wójt gminy Międzyrzec Podlaski, Mariusz Kostka i przedstawiciel firmy Karol ze Strzak. Gdzie jesteśmy? Zapytam może panią, bo to chyba wasza inicjatywa. Dzień dobry. Tutaj tak już od 2-3 lat działamy z akcją Czysta Ziemia, sprzątamy naszą gminę i no po prostu wspieramy tutaj wójta, tabliczki przygotowujemy, aby nasz teren był piękny. Te tabliczki to jest wasz pomysł? Co przedstawiają? Co prezentują? O czym mówią? Znaczy wspólnie razem z gminą to był nasz wspólny pomysł. Zaprojektowaliśmy tabliczki bardziej w taki przyjemny sposób, właśnie ze zwierzątkami, aby dbać o nasze zwierzątka, przyrodę i nasz teren. Panie wójcie, która to już tablica dzisiaj na terenie gminy? O, pewnie 20, pewnie z 30 już jest na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Akcja jest prowadzona od 3 lat. Wspólnie z zakładem mięsnym Karol, Jan Brodawka, no i oczywiście z naszymi partnerami. Naszymi partnerami są szkoły na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, instytucje kultury i wszyscy ludzie, którzy chcą zająć się porządkowaniem swojej przestrzeni. No i oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie Mariusz Kostka i prezes naszego przedsiębiorstwa, które zajmuje się zbiórką odpadów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i gminy Drelów. Spotkało się kilku fajnych ludzi, którzy uznali, że warto pokazać, że może być wokoło czysto. I co roku mamy nadzieję, że tych odpadów i śmieci w naszym otoczeniu będzie mniej, bo przecież, przypomnę, przedsiębiorstwo odbiera wszystkie odpady z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Nie ma potrzeby wywozić je do przydrożnych rowów czy lasów. Rokrocznie zbieramy tony z tych odpadów, ale włączamy też dzieci, bo to rodzi nadzieję, że te nawyki dbania o czystość przełożą się już teraz i w przyszłości na nasze otoczenie i piękno przyrody. Nie byłoby tej akcji, gdyby nie taki pomysł właśnie pana Jana Brodawki, którym przyszedł do nas i podzielił się, a my każdą inicjatywę ciekawą traktujemy poważnie i włączamy się w nią. Pana Mariusza zapytam, gmina Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów, to czyste gminy, widać progres właśnie w tym, że co roku sprzątamy, co roku nowe tereny, czy jednak dużo jeszcze potrzeba tej edukacji, świadomości wśród społeczeństwa? To bardzo dobrze, że takie akcje są i tutaj chwała za to panu Janowi Brodawce i firmie Karol, ale również wójtowi, który bardzo mocno wspiera takie inicjatywy. Progres widać zdecydowanie. Tak jak powiedział wójt, 3 lata, to jest już trzecia edycja nasza wspólna. Ja pamiętam pierwszą na terenie gminy Międzyrzec zebraliśmy ponad 70 ton odpadów, tylko tych, które zostały wysprzątane w ramach akcji Czysta Ziemia. Już nie mówię o tych, które są, tak jak powiedział wójt, wystawiane w ramach usługi przez mieszkańców. Przypomnę również, że wszystkie odpady wystawione w ramach usługi zabieramy jako przedsiębiorstwo. Nie ma potrzeby wywozić ich do lasu, bo to dodatkowa kwestia do pracy. Natomiast wracając do tematu, w pierwszym roku ponad 70 ton zebranych odpadów. W tamtym roku, w drugiej edycji, zebraliśmy już ich tylko albo aż 29. Mam nadzieję, że w trzecim roku progresowo patrząc o połowę mniej, myślę, że nie będzie więcej niż 15. Mam taką nadzieję, cieszymy się, że młodzież i dzieci są razem z nami, bo to jest najważniejsze, żeby edukować i jeszcze raz edukować. A my jako przedsiębiorstwo stoimy na straży porządku i to, co trzeba, oczywiście wysprzątamy, zabierzemy, żeby było czysto w okolicy, w całej gminie, nie tylko Międzyrzec, ale również gminie Drelów. Ostatnie zdanie. Z nami właśnie są dzieciaki. Dzieciaki z jakiej szkoły? Są to właśnie nasi partnerzy ze szkoły podstawowej w Rzeczycy.